Wolisz być radiowcem czy prezenterem telewizyjnym? Ja w ogóle nie jestem prezenterem telewizyjnym. Najlepsze jest to, że... Ale chodzisz na castingi i chcesz zrobić karierę w telewizji. Nie. Ja jestem zapraszany na castingi, a z tych wszystkich zaproszeń skorzystałem trzy razy, gdzie byłem połechtany jakąś wolnością twórczą. W którym miejscu? Wiesz co, miałem... Nie, w którym miejscu połechtany? Połechtany. Tam, gdzie lubię najbardziej. W telewizji miałem czteroletni epizod. Taki chłopaczek lizaczek z blondwówkami, który się przechadzał tak śmiesznie po studiu i mówił: a Shakira z 15 na 10, a tak w ogóle to ostatnio. I bum. Wielki skandal i bum. Poza tym ja się strasznie poca na przykład. Ja stojąc przed kamerą, pocę się po prostu jak prosiak i ja się krępuję, jak się pocę, a jak się człowiek krępuje, jak to wiesz, to w telewizji myśleć. Tak. I staje się zacięty, zawzięty. Dupa z tego wychodzi, dokładnie. A gadałeś z Wojtkiem Manem? A Wojtek Man się poci? Nie wiem. On jest spory, natomiast ja nigdy nie byłem z nim tak... I też muzyczne programy były. Żeby się spocił. To może jest domena na przykład. Ale on jest guru, kurde, on się może pocić, wiesz. To jest tak, że jak Wojtek Man otwiera buzię i cokolwiek mówi, to on może być spocony jak chomik i tak dobrze wychodzi. Natomiast jak małolat z parciem na szkło zaczyna się pocić, to wtedy się robią problemy. No. Ty pracowałeś w RMF-ie i byłeś wtedy szczuplutkim, przystojnym, wysokim, atrakcyjnym. 64 kilo. 64 kilo. 3,94 m. Chłopcem, tak. Który miał głos jak dzwon. To co robiłeś z fankami? Wykorzystywałeś je? No zdarzały się takie momenty w życiu, tak. To jakby pokazywanie gęby w telewizji niesie ze sobą wiele pokus i wiesz, nagle człowiek niedoświadczony zaczyna wierzyć w to, że jest Axlem Rose'em i tak wiesz, jedną część świata zapładniasz, a cała pozostała patrzy i mówi po prostu gówniarza, popierdoliło się konkretnie w głowie. A jaka różnica była w wieku pomiędzy tobą a fankami twoimi? Zdarzały się wycieczki 11-letnie, które podlatywały i prosiły o autograf. Nie miały bladego pojęcia, od kogo go biorą. A zdarzały się dystyngowane, bogate, starsze panie, które wrzucały kluczyki do pokoju, tak, do kieliszka. Pierwszy seks miałem w toalecie szkoły podstawowej na warszawskim Powiszu. I to nie był dyrektor szkoły? Nie, bynajmniej. Nie zdarzyło mi się z żadnym dyrektorem, nawet nie zdarzyło mi się z żadnym asystentem dyrektora, ani z żadnym mężczyzną wbrew obiegowej opinii swego czasu. Udało mi się odkręcić wizerunek tak zwanej dwururki wyszedł, kiedy zacząłem być rzucającym miechem ostrym facetem z Radia 94. Natomiast ta pani była z Belgii, ona była do mnie młodsza o rok, a już była doświadczona, a ja miałem lat 14. Więc to chyba... Ale chyba jakieś zabezpieczenie? Zakrawa na pedofilię. Tak, były zabezpieczenia i był ultra stres w ogóle z kupowaniem prezerwatywy, bo 14-letni chłopaczek... Jeszcze były erosy wtedy. Były erosy All-X. All-X, tak? All-X z tą paranoją, że a może przekuli, nie? Bo pamiętasz, była taka jazda, że siedziały baby i dziurkowały. Tak, po złości.